jest takie proste. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. No siemanko, witamy was. Beskidy Camp, dzień drugi. Tym razem jedziemy pokazać tacie, a raczej ja oprowadzić tatę po obowiązkowej pętli tutejszej, czyli Przegibek, Kocierz, Żar, Targanicka, Przegibek, czyli dookoła Komina, ojciec i syn, show. Jak się tata czujesz po wczorajszej jeździe? No powiem tak, dzień był ciężki wczoraj, ale czujemy się dobrze. Odpoczęliśmy, zregenerowaliśmy się. Także myślę, że będzie ok. Ok, zaczęliśmy już podjazd na Przegibek. Nażarliśmy się wczoraj pięknie. Był torcik, był łosoś na kolację. Także pełni sił, uśmiechnięci. Zmiana brandu dzisiaj na szosie.pl. I zaczynamy znowu nabijać pion. Dobrego dnia i zapraszamy was na kolejną wesołą i super pogodą wycieczkę po Beskidach razem z tatą. Kask mam równo? Bardzo równo. Będzie zdjęcie? Nie lubię kasku mieć tak poprzekręcanego. Słuchajcie, przyjechaliśmy na zaborę w Porąbce, czyli standardowy punkt widokowy na każdej wycieczce. No i pokazujemy tacie nowe rejony. A dzisiaj piękna jest wizura, jak to po nurkowemu się mówi. Czy pan jest przygotowany do zdjęcia? Jestem przygotowany do zdjęcia, do podjazdów i do wszystkich wyzwań, jakie mnie dzisiaj czekają. Ciach, ciach, ciach. Słuchajcie, Face ID nie działa w iPhone'ie, w okularach tych, które mam. Patrzcie, zrobimy tu i cyk, z szerokiego kąta. No, jedziemy sobie wielką puszczę. A, takie kolarstwo romantyczne. Tato powiedział, że lubi takie klimaty, nie? Lubię, lubię. Słuchajcie, jest piękna pogoda. Dajcie znaka, gdzie jesteście w ten długi weekend? Gdzie żeście się wybrali? Bo powiem szczerze, po wczoraj było Boże Ciało. Jak obczaiłem strawę, to nie było osoby, która nie pojechała stówy, a i były i 200, i 300. I 3000 przewyższenia, i nawet 4200. Kamil Smolski, pozdrowienia, wariacie. Po prostu żeś naciupał. Także dajcie znać, gdzie żeście ten piękny, w końcu słoneczny, długi weekend jeździli. No, a my jeździmy w Beskidach. Patrzcie to, mówię wam, to jest najlepsza łyda na dzielni. Nie wiem, czy widać, bo jest cień, ale... Panie, sucho jak na Saharze. Jak u Tomka Marczyńskiego. Pozdro, Maniek. A zaraz się będziemy zbliżać do Targanickiej. To jest fajna ścianka, z dwóch stron fajna. Powiem wam, że dużo fajniejsza była, jak jeździłem na Emondzie SLR9 rok temu, bo tam jednak sztywność roweru, lekkość, jego waga robi robotę. Kto był, ten wie, jak można się
ujechać, ale na górze jest fajny widoczek, także pokażemy tacie, jak to tam wygląda. Tatuś, tutaj już sobie na małą tarczę rzuć. sławnym tekstem, jak ja się pierwszy raz wlokłem po górach. Synek, tu już sobie na małą tarczę rzuć. Rzucił? Zaczynamy Targanicką. Ale tu nie będzie dużo filmu, bo tutaj idzie umrzeć. A co dopiero kręcić. I zaczęli. Patrzcie, jak już stromo się robi od razu. Tutaj już skakuje 13-14%. Także ostatnie ujęcia i adios muchachos, na los szczytos de Targanicos. Jak ścianka pierwsza, spoko? Ścianka bardzo ładna. Spoko, nie? Weszła w nogi. A na razie spokojnie sobie jedziemy. Co mamy? 28 km. 600 metrów równo wzniosło. Ale już... Hej! Ale już grzeje niesamowicie. No tutaj tam gdzieś jest jakieś takie górskie podejście i często na MTB właśnie sobie jadą. No tata już jak zwykle. To jedziemy. Cześć! No, jedziemy sobie kocież. Kolarze nas mijają. Samochody nas dopingują. Ktoś z rejestracji KR z Lexusa, pozdrawiamy. Rodzinka otworzyła szybę i dawaj, 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 dawaj. Mega miłe, naprawdę. Pozdrawiamy was. Sztywno na kocierzu, nie? Sztywno, sztywno. Cały czas 8, 9, 10. Trzyma. Lecimy. Kocierz od tej strony jest dla mnie fajniejsza. Nie wiem, jakoś bardziej wolę potem ten zjazd tam do Żywca niż tutaj tą wielką puszczę. Więc jedziemy sobie dzisiaj od Targanic na kocierz. Oczywiście musiałem tatę zabrać na kocierz. A jak na kocierz, no to wiadomo, chociaż dzisiaj nie jemy ciacha, no bo zjemy później, ale zobaczcie, pijemy kawkę, rowerki czekają. Słuchajcie, a propos, ta Dogma będzie na sprzedaż, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to w komentarzu pisać, będziemy niedługo wystawiać. Kół, albo nowych jeszcze. Z kompletem kół, dwoma. Kół. Tak jest, także pijemy kawkę i lecimy na żar. Do zobaczenia dalej. Nie, tutaj jest taka zimnica. Tutaj właśnie na zjeździe jest taki biegun zimna, wiesz? Ładnie, co? Ładnie, niech ktoś powie, że kolarstwo nie jest ładne. No. Można nogi poopalać. Można na murku posiedzieć, jak jaszczurka się powygrzewać. No. Panie, nie da się ukryć, że dzisiaj więcej stajemy niż jeździmy. No to dzisiaj jest... Turystyka rowerowa. Turystyka, kolarstwo romantyczne. Patrzcie, jakie fajne żaglóweczki, rowerki. O, to jest bardzo fajna ścieżka dojazdowa na górę Żar. Fajnie się tu jedzie. Asfalcik super, ludzie sobie tam grillują nad wodiczką, ekstra. Proszę bardzo, cabrio, panie, i można się bujać. Prawda, tato? Tak trzeba żyć, nie? Także po drugiej stronie.
Znowu góra. Znowu góra, wspinamy się na żar. Jeszcze... Nie ma lekko, ale jest fajnie, powiem wam. No i... to było przyjechać. No i super, mega się cieszę, że tata w ogóle przyjechał z mamą do mnie. Także mamy jeszcze 1,5 kilometra do szczytu. No i pokażemy wam kilka ujęć z góry. Jak podjazd się podobał? Powiem wam, podjazd jest zarąbisty. Można fajnie sobie złapać jakąś kadencję i nieźle się urobić, jak ktoś ma ochotę. No. Polecam. Patrzcie, jakie widoki dzisiaj. A ludzi pięknie jak ze starych dobrych czasów. W końcu. Brawo my. Patrzcie, będzie startował na paralotni. Chyba tak się to nazywa. Pani już gotowa do startu. No, a my... przyjechali. Zaraz pójdziemy zobaczyć na drugą stronę, tylko pofilmujemy trochę startu. Nie jest takie proste. Tu baterie mam, rozumiecie, co ja tu mam? No i mamy drugą stronę. Słuchajcie, tutaj góry żar, tutaj są dwie ścieżki downhillowe, airline i easy line. A jeszcze o tym nie wiecie, ale ja już wam powiem, zamówiłem fulla, więc to będą nowe rzeczy na kanale. Będzie Enduro Trails, coś nowego już niedługo, także wyczekujcie. Co, fajnie? Bardzo fajnie. No to na przegibek. No tak. I zaczęliśmy jechać przegibek. Już się zbliżamy ku domowi. Dzisiaj troszkę krótszy dzień niż wczoraj, myślę z 8 dyszek. 1700-800 do góry. Ale przegibkiem mamy dla was ciekawą historię od taty. No ale słuchajcie, jakieś 30 lat temu, gdy się ścigałem amatorsko, odbywało się tutaj mistrzostwa, górskie mistrzostwa Polski Południowej, gdzie zabrałem się w odjazd bodajże 8-10 osób. I gdzieś jakieś 2 km, 1,5 przed finałowym podjazdem poszedł atak. Odjechało nas trzech. Na szczycie było nas dwóch. I zjechaliśmy w dwójkę do Bielska Białej, gdzie swojego rywala ograłem na finiszu i zdobyłem górskiego mistrza Polski Południowej. I taka to historia. Po 30 latach wspinam się na to. Po 30 latach wracasz w to samo miejsce. To samo miejsce, ale co się tu zmieniło, że jest asfalt. Pamiętam, już nie pamiętam na jakim odcinku, ale była taka kostka, takie duże kocie łby. Paryż-Roubaix, można powiedzieć. Słuchajcie, słuchajcie, dajcie znać, kto ze starszego pokolenia ode mnie, kto pamięta kostkę na przegibku jeszcze. Być może są wśród społeczności widzowie, którzy będą to pamiętać. A my tymczasem się wspinamy i ostatni meldunek gdzieś tam już koło domu. No i hej, jesteśmy na mecie, że tak powiem, przed domem. Przyjechali? Przyjechali, pojedzili. A teraz jeść. Słuchajcie, wczoraj na Insta dodałem jeszcze, czy się należy ciastko. Dzisiaj też pojeździliśmy, patrzcie. Pojeździliśmy 87 prawie i 1866 do góry. Należy się ciastko? Prosta sprawa. Jedziemy. Cześć.